męskiej, która powstała z żebra Adama, składa się z głowy, tułowia i kończyn. Jej najsilniej rozbudowanym organem jest serce. Jest dziwną istotą, która bez przerwy płacze, bez względu na okoliczności. Raz ze szczęścia, raz ze smutku. Kobieta ma niezwykle rozwiniętą potrzebę mówienia. Potrafi w zasadzie mówić 24 godziny na dobę o wszystkim. O koleżankach, o przyjaciółce, o mężu, o piesku, o kotku. Praktycznie o wszystkim. Wśród kobiet możemy wyróżnić różne typy. Ja wynalazłam w internecie 4 takie typy. Na przykład sportsmenka, która uwielbia sporty wyczynowe, biega, skacze, uprawia wspinaczkę górską, jest zdobywczynią wielu pucharów i nagród. Nie znosi żadnej konkurencji, zawsze gra fair play. Jej strojem jest zawsze koszulka z nadrukiem drużyny piłkarskiej. Kokietka to kobieta, która przyciąga swoją uwagę obcisłymi dżinsami i koszulką odsłaniającą pępek. Nosi buty na wysokim obcasie, trzepocze umalowanymi rzęsami, prezentuje piękny lakier do paznokci, a jej ulubionym tematem do rozmów to oczywiście wyprzedaże w sklepie kosmetycznym. Inny rodzaj kobiety to kumpela, potocznie zwana dresiara. Nosi się luźno, stroje w zasadzie ma takie sportowe, lubi przebywać w towarzystwie mężczyzn, lubi rozmawiać o samochodach, na przykład o skokach, stochach czy małysia. Nie używa żadnych kosmetyków, często służy radą mężczyznom, jak zdobyć atrakcyjną koleżankę. Feministka. Chodzi tylko w spodniach, nosi krótko ostrzyżone włosy, które odzwierciedlają wewnętrzny bunt przeciwko wszystkiemu, co kojarzy się z kobiecością. Uważa, iż mężczyźni są ubocznym produktem ewolucji. Nie odzywa się do brzydkich, do płci brzydkiej, rozmawia tylko z zaufaną przyjaciółką. To takie typy kobiet, ale myślę, że ze względu na różne kryteria możemy wyróżnić ich znacznie więcej. W tym miejscu opowiem wam jeszcze taką przypowiastkę, która w zasadzie odzwierciedli nasz charakter. Otóż w pewnym mieście otworzono sklep, w którym każda kobieta mogła kupić sobie męża. Ten sklep miał 6 pięter i na każdym piętrze był inny typ facetów. Tylko był taki haczyk, że ta kobieta, gdy weszła na pierwsze piętro, to nie, na kolejne piętro, nie mogła już z niego wrócić. I tak pewna kobietka, zainteresowana zakupem męża, wchodzi na pierwsze piętro. A tam tabliczka. Mężczyźni tutaj mają pracę. No to kobietka sobie myśli, fajnie, mój stary nie ma pracy, nie zarabia, no może być fajnie, ale spróbuję zobaczyć, co jest na drugim piętrze. Na drugim piętrze jest tabliczka. Mężczyźni tutaj mają pracę i kochają dzieci. O, no to myśli sobie, fajnie, zobaczę wobec tego, co jest na trzecim piętrze. Na trzecim piętrze jest tabliczka. Mężczyźni tutaj mają pracę, kochają dzieci i są niesamowicie przystojni. No, słodziutko, pomyślała sobie, muszę wejść wobec tego jeszcze wyżej. Na czwarte piętro. Na czwartym piętrze tabliczka. Mężczyźni tutaj mają pracę, kochają dzieci, są niesamowicie przystojni i pomagają w pracach domowych. No, co chcieć więcej? Ale skoro jeszcze jest piętro kolejne, kobitka sobie pomyślała, wchodzę wobec tego wyżej. I na piątym piętrze jest tabliczka. Mężczyźni tutaj mają pracę, kochają dzieci, są
są niesamowicie przystojni, pomagają przy pracach domowych i są diabelnie dobrzy w łóżku. No, to już wszystko, szczyt szczęścia. Ale jak to matura kobiety, wejdę jeszcze wyżej. Weszłam na szóste piętro, a na szóstym piętrze, bardzo zdziwiona, bo jest tabliczka. Na tym piętrze nie ma żadnych facetów. Szóste piętro zostało stworzone tylko po to, aby udowodnić, że babom zachodzi.